Zabytkowa wieża Szybu Krystyna jest zabezpieczana. To jeden z najważniejszych zabytków poprzemysłowych w regionie. Pracę prowadzi nowy właściciel. Od zeszłego miesiąca to firma Multipolimers z Lędzin. Władze Bytomia deklarują wsparcie miasta w staraniach nowego właściciela o pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację wieży. Miastu zależy, aby obiekt został uratowany. Paweł Jędrusik. Przez lata z szybem Krystyna był problem, aż w końcu w lipcu tego roku znalazł się kupiec. To firma Multipolimers z Bytomia, która ma już szereg pomysłów, jak wykorzystać obiekt. Ale żeby tego dokonać, potrzebuje zewnętrznych środków finansowania. A żeby wykonać następne kroki w odnowieniu tego całego szybu Krystyna, który by był powiązany jako część muzealna i część, którą chcemy tam rozszerzyć tego budynku, tak jak to było wcześniej, i to będą, no, są różne pomysły, Meduza Group już tam nad tym pracowała dosyć długo, no i w tej chwili to też bardzo uzależnione i to jest bardzo od konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Niewykluczone, że przy obiekcie powstałyby na przykład biura. W znalezieniu źródeł finansowania inwestycji mogłoby pomóc miasto. Możemy to zrobić wspólnie, może on zrobić sam, ale to wszystko będzie zależało, jakie programy zostaną na ten cel ogłoszone, bo wtedy wybierzemy najbardziej korzystny. Cieszę się, że jest chęć współpracy i zrobienia tego wspólnie, jak będzie potrzeba, bo proszę pamiętać, że no, oczywiście te dyrektywy w inny sposób traktują inwestycje osób prywatnych, a taka to jest. Inaczej, jeśli chodzi o samorządy, więc musimy tu połączyć siły, bo to nie będą małe pieniądze. Historia szybu Krystyna sięga 1929 roku, kiedy to został wybudowany w Bytomiu Sząbierkach. Kopalnia Hohenzollern-Grube była jedną z najnowocześniejszych w Europie. Tutaj na terenie Bytomia również była jedną z największych. Tutaj wydobywano najwięcej węgla kamiennego właśnie między innymi z tej kopalni i z kilku sąsiednich. Ale ta wieża powstała w 1929 roku i ona była jedną z najnowocześniejszych w Europie. Posiadała dwie wieże wyciągowe, miała 57 metrów. O zewnętrzne finansowanie inwestycji właściciel zamierza starać się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Prace zabezpieczają, które obecnie tam trwają, powinny zakończyć się w ciągu kilku tygodni.